Krzysztof Korban na dobry początek dzisiejszej gali. Potwierdzić to, co w samym cenie było napisane, lub
absolutnie potwierdzi i w ten sposób wyłania się zwycięzców. Wtedy zamyślę sobie, miał, proszę Państwo, żeby ta nagroda przez jakość w zarządzaniu, bo to taki ma charakter, była jak gdyby bazą odskocznią do nagrody krajowej, która ma podobną treść i nagrody również europejskiej. Kochani Państwo, myślę, żeśmy się wtedy nie pomylili, bo obserwuję już bieg rozdawania tych nagród. Od paru lat mam zaszczyt wielki uczestniczyć właśnie w galach i otwarciu, później w rozdawaniu. Ta nagroda, rywalizacja tą nagrodę cieszy się dużym powodzeniem. Cieszymy się bardzo z tego. Przed trzy i trochu laty, czyli poprzedni sejm poprzedniej kadencji, podjął również uchwałę, z której utworzono jak gdyby współpracującą z tą nagrodą Nagrodę Świętokrzyskiego Racjonalizatora. Także dzisiaj, drodzy Państwo, jeszcze raz Państwa serdecznie witam na tej uroczystej gali, a o parę zdań takich bardziej w części puchartych proszę kolegę marszałka, który przewodził zespołowi ekspertów, którym ja w imieniu całego samorządu, całego sejmiku serdecznie z tego miejsca dziękuję wszystkim ekspertom i kłaniam mu się nisko w podziękowaniu. Mamy dla nich wyrazy uznania, bo gdyby nie oni, pracując w czynie społecznym, oceniając te wszystkie kryteria, mogłoby po prostu być to dla Nagrody Uszczelnej. Panie i panowie, którzy należycie do tegorocznego Ciebie Społeczeńskiego i wszystkich poprzednich, wielkie słowa uznania dla Was. Ukłony i podziękowania. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam Państwa i pozdrawiam. Cieszę się, że jestem dzisiaj tutaj z Wami. Cieszę się również z tego, że miałem zaszczyt reprezentować zarząd i pełnić funkcję przewodniczącego kapituły. To nasze działanie, ta wspólna myśl, która została przeobrażona w piękne rywalizacje, w piękne działanie, świadczy coraz bardziej, że w województwie świętokrzyskim to właśnie innowacja, to myśl techniczna, to postęp, to umiejętność zdobywania wiedzy, to wykorzystanie tej wiedzy do praktycznego zastosowania na co dzień święci sukces. Nie tylko w ten sposób, że zdobywacie Państwo wyróżnienia, nagrody czy zaszczytne miejsca, ale to również odzwierciedlenie w gospodarce. To nasza gospodarka zanotowała w ostatnim okresie najbardziej widoczny postęp w odniesieniu do podstaw sprzed kilku lat. To województwo świętokrzyskie powoli pnie się w rankingu województw. To właśnie te wynalazki, te patenty, te rozwiązania naukowe i techniczne do tego się przyczyniają. Cieszę się również, że jako samorząd województwa zdołaliśmy nawiązać kontakt ścisły współpracę z podmiotami gospodarczymi, ze środowiskiem naukowym, że możemy mówić, planować zadania z obszaru postępu gospodarczego, postępu naukowego, rozwijając nasz Kielecki Ośrodek Akademicki, rozwijając instytucje, które mają i mogą i będą służyć racjonalizacji postępowi myśli technicznej. Gratuluję serdecznie. Dziękuję za zainteresowanie, za współpracę. Jestem przekonany, że ten okres, który jest przed nami, w który chcemy wejść tymi działaniami, jak aktualizacja strategii, czyli tych założeń do rozwoju na lata 2014-2020, potrafi właśnie
ująć i wykorzystać te wszystkie zdobycze, które możemy określać dzisiaj jako bazę i podstawy. Życzę wszystkiego dobrego, zapraszam do dalszej współpracy. Jestem przekonany, że ten zarząd województwa, ten samorząd województwa będzie nadal otwarty na uwagi, wnioski i propozycje współpracy. Gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego. Wspaniałego wieczoru życzę. No i jeszcze, panie konferencjerze, słowa sakramentalne, o które pan prosił. Uroczystą galę 14. edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości i 4. edycji Świętokrzyskiego Racjonalizatora uważamy za otwartą. Zapraszamy do stolika. Proszę pozostać z nami w naszej scenicznej kafejce. Zapraszamy do stolika. Pani Iwona pokaże miejsce, w którym panowie z nami pozostaną. Ja chciałbym, witając jeszcze raz serdecznie wszystkich państwa, przedstawicieli świata nauki, kultury, biznesu, mediów tutaj obecnych z nami. Witam także wszystkich dotychczas już nagrodzonych, ale witam tych, którzy jeszcze kiedyś zostaną nagrodzeni, na pewno są z nami tutaj na widowni. Jeszcze raz zapraszam państwa na dzisiejszą uroczystą galę. A zanim przejdziemy do prezentacji, chciałbym przypomnieć, że Świętokrzyska Nagroda Jakości została ustanowiona w 1999 roku przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego i stanowi integralną część systemu nagród przyznawanych przedsiębiorstwom i organizacjom za wdrażanie i ciągłe doskonalenie nowoczesnych metod i systemu zarządzania przez jakość na poziomie krajowym, czyli Polskiej Nagrody Jakości i Europejskiej Nagrody Jakości. Główne cele nagrody to promowanie regionalnych przedsiębiorstw, popularyzowanie projakościowego sposobu myślenia, promocja modelu znakomitości, promocja modelu doskonalenia zarządzania, rozszerzenie filozofii zarządzania, przekazywanie przedsiębiorstwom informacji na temat nowoczesnych metod zarządzania i wprowadzanie do firm koncepcji ciągłego doskonalenia i zarządzania oraz nowoczesnych systemów zapewnienia jakości. To w telegraficznym skrócie, drodzy państwo, mam przyjemność już teraz zaprezentować firmę handlowo-usługową Palakar Michał Pala. Proszę państwa, firma z 15-letnią tradycją zajmuje się produkcją części i podzespołów do samochodów, do samochodowych instalacji gazowych, hurtową sprzedażą samochodowych instalacji gazowych. Siedziba firmy mieści się w Skarżysku Kamiennej. Ponadto firma posiada oddziały w Kielcach, Radomiu, Łodzi, Krakowie, Częstochowie, Mysłowicach. Dzięki tego zbudowanej sieci dystrybucji firma Palakar jest jedną z największych hurtowni autogaz na terenie Polski. Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 pozwoliło firmie na poprawę świadczonych usług, a także na poprawę jakości produkowanych wyrobów oraz obsługi klienta. Uzyskanie certyfikatu podniosło wiarygodność na rynku i zadowolenie klienta. Dostosowanie firmy do wymogów normy dało stabilne podłoże do realizacji kolejnych inwestycji, umożliwiając dalszy jej rozwój oraz poprawę konkurencyjności na rynku. Firma Palakar jako nowoczesna i rozwojowa firma w swojej działalności kieruje się międzynarodową normą ISO, wytycznym w sprawie odpowiedzialności społecznej oraz zasadami Corporate Social Responsibility. Społeczna odpowiedzialność w biznesie. Wpływ firmy na społeczeństwo i środowisko, w którym działa, stały się kluczowym elementem jej działalności. Firma Palakar czynnie uczestniczy w największych targach branżowych, które odbywają się co roku w Warszawskim Centrum Wystawienniczym Expo 21. Podczas targów zostaje zaprezentowana oferta ponad 150 firm, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Jest to jedna z wiodących, najważniejszych imprez dla branży LPG. Swoją ofertę podczas targów prezentują wszyscy najważniejsi polscy i europejscy producenci oraz dystrybutorzy. Głównym założeniem firmy Palakar jest wzmocnienie dotychczasowej pozycji firmy na rynku krajowym i rozwój na rynki zagraniczne poprzez świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie produkcji podzespołów do samochodowych instalacji gazowych, sprzedaży elementów, które także służą do tych instalacji gazowych. W firmie Palakar pracownicy stanowią jeden
z zasobów strategicznych, który decyduje, czy przedsiębiorstwo będzie się rozwijało, czy nie, stanowi potencjał, który należy i warto inwestować. W firmie w bardzo dużym stopniu zwraca się uwagę na podnoszenie kwalifikacji pracowniczych i poprawę ich wykorzystania dzięki właściwie zaplanowanym i przeprowadzonym szkoleniom. Profesjonalne szkolenia prowadzone są przez specjalistów, trenera, rozwój osobisty, a także takie specjalne zajęcia z zakresu rozwoju motywacji, wyznaczania i osiągania celów. To także jeden z takich elementów szkoleniowych dzięki właściwej, zaplanowanej, przeprowadzonej takiej polityce szkoleniowej. Profesjonalne szkolenia prowadzone są właśnie systematycznie. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, w skład którego wchodzą m.in. obrabiarki, różnego rodzaju freskarki, prasy i wiele, wiele innych ważnych strategicznych urządzeń. W związku z produkcją nowych reduktorów zostały zakupione nowoczesne urządzenia, mianowicie odpowiednio zaprogramowane i wykonane formy ciśnieniowe umożliwiające wykonanie skomplikowanych odlewów z aluminium, termoregulator do form ciśnieniowych, centrum obróbcze sterowane numerycznie. Wprowadzona technologia jest przyjazna dla środowiska. Drodzy Państwo, to tyle informacji, nie wszystkich, bo trudno je dzisiaj zawrzeć podczas tego wieczoru, wszystkich szczegółowo. Drodzy Państwo, mam przyjemność poinformować, że w kategorii małych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych wyróżnienie otrzymuje firma handlowo-usługowa Palaka. Bardzo proszę do nas pana Michała Pala, właściciela firmy Palaka. Gratulacje. Kwiaty, proszę pozostać z nami, proszę pozostać z nami. Jeszcze raz gratulujemy. Zapraszam do nas. Bardzo proszę do nas, do stolika. Pozostaje pan z nami przy stoliku. Tutaj wręczamy. Ja to jeszcze raz cię pozdrawiam. Gratulujemy. Gratulujemy. Drodzy Państwo, czas na dedykację artystyczną dla wyróżnionej firmy, dla pana Michała. To Ilona Poryga zaśpiewa jego portret. Życie pójdę, oglądając się.
Bardzo dziękuję. Rzeczywiście piosenka trafiona w dziesiątkę niemal. Naprawdę, jaki jestem niewinnik. Nie zdążyłem dopowiedzieć dwóch słów, więc należą się Państwu wyjaśnienia. Ja nazywam się Jacek Siewierski, reprezentuję tutaj firmę Palakar. Michała nie ma tutaj niestety z nami. Wiem, że bardzo by chciał być, ale w tym momencie rozmawia we Włoszech z zagranicznymi kontrahentami. No ale przekażę mu, na pewno będzie i zdziwiony, i na pewno będę zaskoczony. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję, Pani również. Poczułem się przez chwilę, jakby to było rzeczywiście do mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To teraz jak podejrzewaliśmy, że Państwo, Pan co zna portret, prawda? Można by myśleć, że to w jakimś ujęciu satyrycznym jest w krzywym zwierciadle. Dziękuję serdecznie, ale proszę pozostać z nami. Proszę pozostać z nami na scenie, oczywiście. Przed nami prezentacja kolejnej firmy, jak się nam znanej, Wodociągi Kieleckie, drodzy Państwo, zajmują się zaopatrzeniem wody oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków już od ponad 80 lat. Spółka powstała w 1929 roku. Obecnie działa na obszarze Kielc oraz gmin Masłów, Sitkówka, Nowiny i Zagnieść. Dostarcza mieszkańcom najcenniejszy z darów przyrody. Zdrową, smaczną, krystalicznie czystą wodę, wydobywaną ze studni głębidowych pochodzących z okresu Dewonu i Triasu. Kielecka woda oznacza się doskonałą jakością, jaką może się pochwalić tylko 1% wód w skali kraju. Nie wymaga uzdatniania ani dezynfekowania, przewyższa wymogi jakościowe stawienia dla wody pitnej przez normy krajowe Unii Europejskiej, a nawet Światowej Organizacji Zdrowia. Ponadto wodociągi kieleckie oferują mieszkańcom i firmom wykrywanie nieszczelności sieci wodociągowych, remonty pomp głębinowych i poziomych, instalowanie, naprawy, realizację wodomierzy oraz doradztwo techniczne i technologiczne, a także badania laboratoryjne wody i ścieków doskonale wyposażonym nowym laboratorium w Sitkówce. Ochrona środowiska, a co za tym idzie ochrona zasobów wodnych, są priorytetami działalności przedsiębiorstwa. Wodociągi Kieleckie są beneficjentem dwóch olbrzymich projektów unijnych. Pierwszy z nich już zrealizowały, jest to uroczyście zakończona w tym roku rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sitkówce dla miasta Kielce. Inwestycja kosztowała 240 milionów złotych. W wyniku jej realizacji woda w Bobrzy poniżej oczyszczalni uzyskała drugą klasę czystości. Czystsze są tylko rzeki u źródeł. Drugim realizowanym obecnie przedsięwzięciem unijnym jest projekt kompleksowej ochrony wód podziemnych aglomeracji kieleckiej. To dzięki niemu dostęp do kanalizacji uzyskają tysiące nowych odbiorców. Wielka rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kielcach oraz gminach Masłów, Zagnańsk, Sitkówka, Nowiny w mijającym roku.